Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam Cię serdecznie, Marcin z tej strony. 16 zadanie z książki Teraz Matura zestawu trzeciego z poziomu podstawowego. Zadanie 16 jest następujące. W ciągu geometrycznym o wyrazach dodatnich A2 równa się 2, A4 równa się 32 dziewiąte. Trzeba wyliczyć wyraz trzeci. Kiedyś było powiedziane tak, tak zwane twierdzenie sąsiadów, że jeżeli liczby A, B i C to jest ciąg geometryczny, tak, geo, to wyraz środkowy do kwadratu to jest wyraz lewy razy wyraz prawy. Tak jest w ciągu geometrycznym. Tak? Czyli jeżeli ja mam wyrazy A2, A3 i A4, to wyraz środkowy do kwadratu to jest wyraz lewy razy wyraz prawy. Czyli drugi razy czwarty. To znaczy, że A3 kwadrat równa się. Zamiast A2 wstawimy 2. Zamiast A4 32 dziewiąte. Dwójka to jest oczywiście inaczej 2 pierwsze, czyli A2 do... No, tu się zmieszczę przecież. Czyli A3, czyli trzeci wyraz do kwadratu, 2 razy 32 to jest 64 dziewiąte. OK? Spierwiastkujemy to sobie. Czyli A3 równa się. Pierwiastek z 64 to jest 8, pierwiastek z 9 to jest 3. Oczywiście tu jest wartość bezwzględna, bo jak pierwiastkujemy kwadrat, tak, no to pojawia się wartość bezwzględna. To jest bardzo ważne, ponieważ mamy tak naprawdę dwie odpowiedzi. Że A3 równa się minus 8 trzecich lub A3 równa się 8 trzecich, tak? W ciągu geometrycznym się co? No, jest. Tak? To jest jedna z odpowiedzi, 8 trzecich i tyle. Macie jakieś pytanie, bo nie jest powiedziane, że ten ciąg jest rosnący, malejący, nic takiego, tak? Więc jest dowolny, więc A3 to może być minus 8 trzecich albo 8 trzecich. Pytania w komentarzach, łapki w górę, a ja zmykam do zadania 17. Na razie.